Witam gorąco na moim kanale i zapraszam no w sumie chyba na pierwszy odcinek z nowej serii. W sumie nie ogrywałem jeszcze tej gry, ale dlaczego mówię nowa seria? No, słyszałem, że ta gra jest na 7 godzin, więc chyba szybko by poszło przejść jej. Dodatkowo jest to gra stworzona przez Polaków, więc mają być jakieś klimaty swojskie. Gra opowiada o przygodzie Baby Jagi? Nie wiem. Mój ten research przed tą grą jest dosyć słaby, ale chyba piosenka będzie po polsku. Ciekawe. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Tu było napisów, pola widzenia. Dobra. Tu mnie nie interesuje obraz. Dźwięk. Dobra, nie przesadzajmy z tą muzyką, bo głuchne. A reszta chyba może być. Język polski, napisy. Ciekawe, czy po polsku też rozmawiają. Nie wierzę, ale... Gra jest przygoda, fabuła. A, dobre. Fabuła to rozumiem, że super łatwo. Dobra, idziemy z przygodą. Jak jest to krótki tytuł, to czemu sobie to jeszcze ten skracać? Trochę się wgrywa. Ciśnij dowolny przycisk. Once upon a time, there were two twin sisters, Zora and Yaga. It was well past curfew. My sister sneaked out of the village. I followed her, as I always did. I took my bow. Wzięłam łuk. No muszę przyznać, że powiedzmy w tym trybie to się nie da grać. Wezmę zatem nie jakość, tylko wydajność. Zakładam, że już wtedy 60 klatek będzie. Zobaczymy, jak teraz będzie. Nie no, w 30 klatkach to się już grać nie da. Poza tym wydaje mi się, że w niektórych grach 30 klatek jest płynniejsze niż tak jak tutaj było przed chwilą. Ale zawsze można kupić telewizor, VRR i w ogóle, ale po co? Gra ma działać na domyślnych ustawieniach, normalnym telewizorze. A nie da się ominąć. Yaga. No i cool. I jak teraz? No nie jest ideolo, ale nie no, zdecydowanie lepiej. Dobra, idziemy. Ciśnij X, interakcja. Ręce widać. Nóg nie widać. A, no. I to jest takie podejście w tej grze, że dużo się z łuku strzela. Ja lubię z łuku strzelać. Więc w porządku. Ciśnij RB, aby stratować wodnika. O. Rose. Czyli mamy jakby takie... Taki skok do przodu. Okej. Okay. Ale żeby to wykonać, muszę trzymać gałę do przodu i wtedy... Dobra, rozumiem. X-em zbieramy, nie A. A podskakujemy, dobrze. I always make arrows myself. This time wasn't any different. All I needed was some sticks. To jest jakiś mini crafting tego, co czytałem. Spoko, spoko. To są patyki. Gdzie niby ten pióra są. A, tu.
And a bit of work to put them together. Stwórz strzałę. Jak się wparza strzałę? Okej, okay, przytrzymajmy LB. I otwórz jeden lub wiele. Wiele. Czyli od razu robi tyle, ile się da na makro, dobra. Can you see it? See what? The tree. The red oak. Ciekawe, czy da się przeciążyć postać. Może nie. O, da się tego? Da się raz zabić? Zobaczmy. O, fajnie, da się. Grzybów jeszcze nie mogę zbierać. Ale wyglądają na takie, co by się dało. Tu kolejne. Ale patyków już nie widzę. Zróbmy sobie więcej strzał. Tak patrzę. Może coś ciekawego. Przeskoczyć się nie da. Okej. Okay. A co to? The red oak. Uj. Ucznictwo. Wciśnij RT, aby strzelić na bliski dystans. Daleki przytrzymaj. Potężny strzał przytrzymaj do naładowania. Ojo. Tu pod jednym klawiszem trzy rodzaje strzału. Fajnie. Przytrzymaj LT, by wycelować. Przytrzymaj B, aby nulować. Okej. Okay. We've often used it for target practice. Chętnie popraktykuję strzelanie z tobą. Czyli tak, tak namierzamy. Szybki strzał, pyk, dobra. Już? Take a look at it. If anything bad happens, always head straight to the red oak. I will meet you there. Zora? Was it you? Can't stand a second without a leash around your neck? How about you finally go down your own path? Ścieżka mroku, ścieżka światła. Ale nie wiem. I just want to survive. Nie rozumiem tej decyzji. Teraz to miałem podjąć. I tried to think about what's good. Me. Trying is all you could ever do. What's wrong with you? You got it all wrong. Czyli ścieżka mroku to robi się zły? Once upon a time, there was a freak with no face. How much longer you want to be a nobody? You just follow in your sister's footsteps. How far will you go when she's not around? Zora's got a plan. She always has one. It's time you had a plan. You want to hide here in the woods? You can't hide from Baba, princess. I just need to find the red oak. The red oak. Przed Babą się nie ukryjesz. If anything bad happens. Stop it! Then forget the goddamn oak. What you really want to find is the hut. What? Is it drilling into your little head? The hut. The hut! Just another bad Super. Dream. Ale się nastrzelałem z tego łuku normalnie. O, jaki paznokcie ma fajne. Mry. Finally know where to look for her. But first I have to get some food to get my strength back. Ej, i co, wszystkie strzały straciłem? Jaka lipa. Dobra. Grimoire. O! Umiejętności się rozwija. Właśnie, poczytajmy o tej moralności. Dobre lub złe uczynki wpływają na twoją moralność. Twoja moralność płynie na dostępne umiejętności. Jest pewne miejsce, które cię osądzi, zmieniając swoją moralną postawę za każdym razem, kiedy je odwiedzisz.
fajnie. A, uczynki. Dobra, zła. Zepsuta. Nikczemna. Okej, okay, almanach. Ludzie. Jaga to niby ja. Zora to moja siostra, tak? Przyjaciele, Dragoj. Ta też zniknęła. Wolko zginął też. Zło z lasu, baba albo czarownica baba. Powiadają, że to potworna wiedźma odpowiedzialna za nieszczęścia trapiące wioskę. Uważa się, że to właśnie baba winna jest niedawnych zaginięć. Fajnie. Wodnik. Ślimaki jakieś, dobra. Ekwipunek, maska. Chroniąca Jagę przed nieprzychylnymi spojrzeniami. Łuk, najlepszy niezawodny przyjaciel Jagi, dobra. Rękawica, będzie jeszcze jakaś. Jakby jej wrosła ta rękawica. Strzały drewniane. Czyli będą jeszcze jakieś różne rodzaje strzał. Okej. Okay. Antidotum. Umiejętności. Eliksir zdrowia. Co tu mogę wybrać, czy jak? Dziennik. Upoluj jelenia, by zdobyć nieco mięsa. Okej. Okay. Upolujmy jelenia. Czyli najpierw trzeba krzaczory, jakieś tam patyki pozbierać. I keep having nightmares since Baba the Witch started snatching kids from the village. I pióra gdzieś się leżą, czy nie? Dragoj. Podoba mi się ten kompas na górze. Taki dosyć wybijający z imersji. Ale okej. Okay. To jakiś wóz do wody wpadł. Nie mogę pływać czy coś? Chyba nie mogę. No tam. Przyszła czarownica, to przecież tam. Wody się boi. A to co to? Nie mogę tego użyć. Jakiś jeden kwiatek jest wymagany, czy co? Dobra. A, i co, zabrałem ten kwiatek i mogę teraz położyć, tak? Aha, czyli to jest taka forma ogniska z Dark Souls, dobra. Fajnie, te białe kwiatki się zbiera, nie? Czy ja mogę już zrobić strzałę? Od razu 9 strzał, fajnie. Co to za znak jakiś, kurde. Jakąś żabę słyszę. Wejść nie mogę. Czy mogę? Raczej nie. Myślałem, że ten kwiat się jakoś wyróżnia. Czyli tak, tutaj nic. A zaznaczyło mi na kompasie, gdzie mam iść. Dobra. Co to jest? Wygląda na Y. Oznacza Jagę? Czy ja mogę kucnąć jakoś? Czy nie? To, jaki mały, gdzie? O, jabłko. Nie bierz jabłka, dziewczyna. Czemu nie mogę z tym jabłkiem? A. Ojoj, co będę taki słodki i mu strącę ten? That's my good deed for the day. No dobra, to było spoko.
zabicie jelenia będzie co? Jako złe? Okej, mamy jelonka. To czuję się trochę jak na początku tego Tomb Raidera, jak Lara Croft normalnie. To chyba 9 strzał to jest mój limit noszenia, z tego co widzę. Muszę mieć jakiś kryształ i kwiatki, żeby antidotum zrobić. Okej. To zakładam, że styknie mi tych patyków. Zaraz, ja stamtąd przyszedłem. Okej. To się da rozwalić jakoś? Pewnie tak, tylko nie łukiem. O, tam coś do zastrzelenia znowu, sowa jakaś. Właśnie, po co te sowy są? Po co tu biega? Jaka głodna! Kurde, po polsku gada? Serio? I co mi ta sowa dała? Ale nie ma we fiponku sowy. Jest na dole. Po coś. Znaczy to nie sowa, to szyszka jakby, no. Może się dowiem z czasem. Może trochę piór by mi się przydało. Dobra, idziemy zapolować na tego jelenia. No chyba tutaj pobiegł, nie wiem. Szkoda, że ten deszcz pada. Te kwiatki mogę zbierać, nie? Kolejne pióra, a ja zabiłem. Ciekawe, czy coś jest pokrywane na drzewach gdzieś. Chyba źle idę. Coś mi się tak wydaje. Chociaż nie, może i dobrze. Co to? Myślę, że to jakieś złoto. A. O tym mówisz? Okej. Jakiś posąg. I wchodzimy na polanę. O, kucanie. Tak, jest kucanie. Pogięło kogoś? Pod B powinien być przykuc. Ciekawe. Czy daleka go strzela, czy nie? O! No widzę właśnie. Chyba, że go jakoś ten... Może w głowę da się trafić. I wtedy by szybciej wszedł. Dobra, bierzmy tego kwiatka, bo mogę. Właśnie mam kryształ. Po co mi to antidotum? Nie wiem. A coś tu dają jeszcze fajnego? Taki duży teren i nic tu nie ma więcej. On i tak gdzieś tam pobiegł sobie, więc chyba nie muszę na kuckach chodzić. Jakieś dziwne drzewo. Boże. Kolejna pióra. Czy ja muszę to tak zastrzeliwać? Wydaje mi się, że to jest jakby forma znajdźki. To też jakby po polsku, no Anglicy na przykład słyszą? Czy to jakoś się dobiera? Co
sumie szkoda, że nie zrobili polskiego dubbingu. Ale rozumiem koszty. Szelmu w tyłek. Dziękuję. Aha, czyli takie kółeczko zrobiłem. Spoko. I co my dostaniemy? Shall flow through my heart forever now, because we are one. Kurde, normalnie jak ten. Now meat goes over the fire. I'm hungry. Jak w awatarze. O, mamy mapę. Ciekawe, czy duża ta mapa. Nie, no, na razie giera mi się podoba. Niby nic się nie dzieje, ale... Pożo. Tu pewnie nie wejdę. O! A bite from that spider can kill in seconds. I'd better fix myself an antidote, just in case. A mogę się już ten pobawić? Czemu nie zginął? Zaraz, bo to jakieś oko zostało. Dobra. Domyślam się, że idę tu za wcześnie, ale... Ale jak już tu jestem... To zajrzę. Jakaś strzała fajna. Cóż to za strzała? Nic mi nie pokazuje. Po prostu strzała. Mogę zeskoczyć, nie zabiję się. Okej. Okay. Walmy w tą szyszkę. Albo to są jakieś podpowiedzi, albo moje ulubione znajdźki. Tylko czy ja to mogę podnieść jakoś? Bo ja to strąciłem. Dobra. Może po coś się to zbiera. Na wszelki wypadek będę strącał je. Oby się nie okazało, że przez strącanie ich ten robi się zły. Gdzie to ognicho? Ja mogę schować? Mogę, dobra. Od razu szybciej idzie. I to jest okej. Okay. I co, ja tu wskoczę? Serio? Jakie mam wrócić? Mapo. A tędy trzeba iść naokoło. Dobra. Czyli jednak... Dobrze poszedłem. Nieświadomie. Taki już mój instynkt. Mam nadzieję, że te pająki się nie pokazują jakoś z dupy. Okej. No to cóż, uszczelę się. O, chyba jakiś przeciwnik. Gdzie? To upadło. I co, mogę ten? Czy ja mogę w to strzelić i to się otworzy, czy ja? Czy zabiję obie? Could have set the bird free. In a way I just did. Aha. No dobra.
Czyli to zostanie mi zaliczone zapewne na zły uczynek. Ale nie wiedziałem. Znaczy domyślałem się, że będzie taki efekt. Nic to. Jednego ptaka mniej. Called me a freak. When Zora disappeared too, there was nobody left to keep the angry mob away. So here I am, finding my sister is my only option now. I need to get to the Red Oak. Da się tu zejść na dół? Ulala, to wejdę. No co ty? Na pewno muszę upiec na ogniu. O! Jednak są w tej grze znajdźki. Jakiś ząb. Co mi ten ząb dał? Jak to się patrzy, informacje. Jeden z najrzadszych składników alchemicznych wygląda na ludzki. Ale nie warto zastanawiać się nad jego pochodzeniem. Można z niego uważać eliksir trwale zwiększający witalność. O. Dobra. Mamy kolejną strzałę. I co, jak podejdę do tego, to uwolnię tego ptaka, czy nie? Powiem, że takie to sobie te wybory. Jednego uwolniłem, drugiego zabiłem. Porzo. Ale przynajmniej wiemy, że są skrzynie poukrywane. Warto się rozglądać zatem. Okej, idziemy po drewienku, zwanym kłodą. Kłoda zwalona. O, tak. Co to są te znaki, kurde? O, a to taka moja tamieścina. Dobra. Nie ma żadnej sowy. No dla mnie to jest sowa. Ej. O, a co tu? O, strzały można zbierać? To fajnie. Czy ja mogę coś tu jeszcze podnieść, zanim usiądę pogotować? Aha, czyli za każdym razem jak chcę zapisać, tak? To muszę mieć kwiatek. Takie buty. Jak nie będzie kwiatków, to nie będzie zapisu. Ciekawe, czy po tym się da przejść. Dobra. Róbmy te jedzenie, bo przeciągam. O, pająk tam jest. Przypuszczam, że tutaj będziemy musieli to odbudować kiedyś. Zobaczmy zatem, jak się gotuje. Gotowanie. Użyj tego, by łapać promienie? Serio? So far, so good. Taka minigierka jest. Looks fine. Sorry, ale też mogli sobie to pominąć, takie coś. Ikony statusu gracza przedstawiają różne tymczasowe stany. Regeneracja, pośpiech, skupienie, zatrucie, spowolnienie, oszołomienie. Może zapamiętam. To
podążaj za duchem. Całkiem przypadkowo duch uszkodził drzewo, po które mogę przejść. Fantastycznie. Co mogę zrobić? Trochę? Tylko jeden elixir na raz. Dobra. Szkoda, że nóg nie widać, ale okej, rozumiem. No właśnie, co to jest? Widzą i słyszą wszystko, co dzieje się w lesie. Być może zechcą skomentować to twoją wyprawę, jeśli postanowisz się je strącić. Ich pozostałości Sherlocki są cennymi składnikami chemicznymi. Czyli trzeba strącać. Ja to na początek bym się zajął tym pająkiem. Pająk to złe zwierzę. No tu się dawajś, nie? O, siła. Widzieliście? Widzieliście? Co to zrobiło? No ale nie podniosę tego. Nie, podniosę. Czy nie? Dobrze, że udało się podnieść zryw, by oczyścić drogę. Serio? To nie mogłabyś to kopnąć czy coś? Where are you leading me? O, domek baby Jagi. Znaczy baby. Oh, no. No jeszcze nie jest Jagą. The hut. The one we saw 3 years ago. The same that haunts my every dream. I'll just sneak a peek. Look for any sign of Zora. Tak. Tylko zerknę. Tylko zerknę. Co na jest w jakimś przesunięciu międzyfazowym? Ta chata, że tak jest, ale jej nie ma. Chyba, że ja bajek nie znam i ona tak miała. Czy się patrzy, czy czegoś mu się nie da zebrać? Ale tak trochę zajeżdża tym, że to będzie miejsce, no, jakby takim hubem. Ta chata. Co jest w środku? Co jest w środku? No, bo tu jest jakaś odnoga. Tamtą przeszliśmy, tam jest kolejna droga. Tak wychodzi, że to będzie punkt centralny mapy, jakby, no. Ciekawe, czy coś w tych wazonach będzie. Dobra. Idźmy, trzeba skończyć ten pierwszy odcinek. Nie powiem, gra ciekawa. Kurde, ja mam to wszystko zastrzelić? Ciekawe, czy to się nie respi. Dzień dobry. U, jest kot. Pokłoń się. Ciekawe, czy z kotem da się zagadać? Siemano. Normalnie jak kot Kaczyńskiego. I co? Nie mogę teraz tego użyć? Aha. Wygląda, jakby to trzeba było położyć te oko jakieś. Tu pewnie każda czara to symbolizuje jakąś krainę. Tak się domyślam. Z
sumie. Mask. It's trembling. Kurde. Stajesz się dobra? Okej. Okay. Co my tu mamy? Jakaś księga? Sherlock. Umiejętności, surowce. A. W sensie co, almanach to jest? Tak? Chyba ta. Ktoś czuje, że to będzie moja. Ta. Havira. Kocioł, nowe umiejętności możesz odblokować przy kotle. Każdy przepis wymaga innych składników. Niektóre umiejętności są zablokowane. Wymagają unikatowej, zaginionej strony do uważenia. Ciśnij Y, by dowiedzieć się więcej o umiejętnościach. Masz już jedno serce, możesz teraz ważyć eliksira zdrowia. Okej. To ważmy, tak? Dobra. Drewniane strzały to... To nie... Aha. Czyli muszę mieć 3 zęby, 3 te szyszki, 65 patyków i 55 piór, żeby robić ostre strzały. Okej. W sumie można się tak bawić. A tu co? Antidotum. Tu jest zryw, a po zrywie... Jakieś plastry miodu trzeba mieć. Szklane pantofelki. Strzelec wyborowy. Czyli ogólnie trzeba zęby zbierać. Moralność. Dobra. Czarny ogon. Zbadaj chatę. A, dobra. I co? Mam w ekwipunku coś? A, na górę, tak? Pójdziemy na górę. Co się stanęło? It's you again. But this is not a dream. Well, shit. It isn't. Surprised? Don't you remember all the times I saved your ass before? I... What do you... Better get used to it. This time I'm gonna stay for a good while, princess. I'll also help you get out of this mess you're in. The roots have overgrown this place. We'll deal with it. Oh, is this... The one who watches over the world. But look what's happened to him. And to the world. Let him feed off of what you've brought. Press the seal. The seal? Your mask. Podążaj za ścieżką kruszków. Okej. A trail of crumbs? Those goddamn kids always get their crumbs in the yard. Dobra, jeszcze pójdę kawałek. Zobaczę. See the vines? Hokus odbicia. Whoa. Not bad.
Hokusy. Hokus odbicia. Fala uderzeniowa, która odpycha wrogów i niszczy przeszkody. Odwiedziny w chacie najwyraźniej obudziły tajemniczą rękawicę Yagi, umożliwiając korzystanie z mocy nie z tego świata. Ulala. Zobaczmy mapę tutaj. Dobra. Myślę, że zakończę w tym momencie. No. I raczej... Aj, no będę nagrywał dalej odcinki z tej serii. Tylko nie wiem, w którym momencie jej wbiję. Że za dużo mam tego. Ale ktoś pomyśla. Kalisto się kończy w piątek, więc... Może się zrobi miejsce pod Yagę. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego pierwszego odcinka. No i oczywiście zapraszam na kolejne. Hej!